Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio, oto jest kolejny odcinek Kindergarten 2. Dzisiaj będziemy robić misję, gdzie chcemy znaleźć Maxowi miłość i mamy nadzieję, że uda nam się ją znaleźć w oczach Penny. I właśnie, według tego tutaj, co mam rozpiskę zrobioną, wychodzi na to, że potrzebujemy właśnie nie wiadomo czego, zaczynamy od rozmowy z Maxem, ale dopiero przy morning time'ie. Ja wiem, że tutaj możemy z nią rozpocząć interakcję już teraz, Penny, żeby powiedzieć jej, że chcemy być przyjaciółmi, dlatego to zróbmy na wszelki wypadek, ponieważ absolutnie nie wiem, jak ta misja idzie. Prosiliście mi, żeby pokazał troszeczkę proces myślowy i tak dalej. Proszę bardzo, będziecie mieli proces myślowy, to nazwijmy. Ale dobrze. Och, wygląda tak super na tobie ta bransoletka. Cieszę się, że jesteśmy przyjaciółmi i zobaczę cię później. Mam nadzieję, że wszystkie nie zepsułem przez to. Ale teraz musimy zdobyć jakąkolwiek kontrabandę. Kontrabandą może być na przykład... kupię cokolwiek, niechaj będzie... Zapalniczka powinna być nielegalna, czyż nie, żebym mógł ją tak wnieść po prostu. Zatem super. Jeszcze fajnie byłoby przejść tam na drugą stronę i zobaczyć, co tam mogę zrobić. Zatem ja byś mógł mi tutaj pomóc. To od razu też to również zrobię. Monty sobie przejdę na drugą stronę i wreszcie podejdę do lasu, bo którymi mówiliście, że Mandzio, pójdziesz do lasu i możesz przejść na drugą stronę. Spokojnie. Gdzie to niby jest, że ja taki ślepy? O, rzeczywiście. Aha. Oho. What? Okej, wróciłem. Idę do góry i... Aha. To było edukujące. What? Ej, halo. Muszę... O, 10 tysięcy IQ! Góra, lewo i góra. Udało się. Co teraz muszę zrobić? Zaraz nugget przybiegnie. Bax, słuchaj. Aha. Musimy zacząć inaczej. Na samym początku idziemy do Carly. Z Carlą rozmawiamy, zabieramy od niej fajerwerka, po czym jak zabraliśmy fajerwerka, zgłaszamy się do Penny. Penny nam zabierze tego fajerwerka, musimy sobie z nią pogadać. No niestety, ale teraz możemy porozmawiać z Baxem i powiedzieć Baxowi, że ona również zabrała coś mojego. I teraz, tak naprawdę to zrobiła? Czyli to nie dlatego, że jestem brzydki oraz gruby. Czy ona ci to powiedziała? No nie, ja sobie sam to powiedziałem, dlatego że mnie przeszukała bez powodu. I co w związku z tym możemy zrobić, Bax? Chciałem mój nóż z powrotem, musimy znaleźć sposób, żeby znaleźć, gdzie ona go włożyła, a wtedy go zabierzemy. Jak to zrobimy? Potrzebujemy kogoś, kto będzie po naszej stronie. Jesteś wystarczająco na tyle mądry, żeby wejść do środka, do tej klasy dla mądrych? Ja jestem całkiem głupawy, ale ona na pewno tam pójdzie. Tak jestem! Tak się akurat składa. Dobrze, zostań z nią przyjaciółmi. Zrób coś dla niej, cokolwiek i wtedy, jak ona ci się otworzy, to będziesz doskonale wiedział, co musisz zrobić. Jasne. Wracam do ciebie. Naprawdę mam nadzieję, że możemy być przyjaciółmi? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że możemy być przyjaciółmi. Wow, naprawdę! Wow, to byłoby niesamowite. Ja nie chcę nikogo wrzucać w kłopot, ale no po prostu coś czasem się dzieje. Proszę. No to moja bransoleta tego przyjaźń będzie. Już nigdy nie będziemy siedzieć razem. Super, Monty tutaj przychodzi i my teraz... O! Możemy się pochwalić jej mamie. Hej, mamo. Mamy podobną sukienkę. Mhm. Super. Okej, z nią mogę to zrobić. Nigdy z nią tego nie robiłem. Z innych opcji Science Class i muszę z nim gadać, muszę mu płacić. Mogę coś od Montiego kupić, ale nie wiem. Nie wiem, czy mogę coś kupić, czy potrzebuję coś kupić od Montiego. I tak nie mogę tego przesnikować, ponieważ nie mam akcji. To była moja jedyna akcja, dobra. A idę do klasy dla mądrych. Idę do klasy dla mądrych. Będę musiał się przykleić tutaj troszeczkę. Tak, oczywiście, jestem mądrzejszy aniżeli cała reszta. Pamiętaj, że będziesz musiał wypełnić swoje codzienne zadanie na komputerze. Dobrze. To nas dzisiaj nie interesuje, bo ponieważ chcemy porozmawiać z Penny. Czy może ze mną posiedzieć? Przyszedłeś ze mną posiedzieć? To takie miłe, naprawdę. Chcesz być przyjaciółmi ze mną, pomimo tego, że zabrałem twoje rzeczy. Gdzie są rzeczy, które zabierasz od dzieciaków? Nie wiem. One po prostu znikają. Jak możesz nie wiedzieć? To jest naprawdę dziwne. Po prostu czasem zapominam o rzeczach. O, mleję albo coś w tym rodzaju, ale pamiętam coś o mojej lalce. O mojej lalce? Tak, moja mamusia zawsze mówi, że nie mogę z nią grać sama. Ona jest w...
pudełku z zabawkami, które są w innej klasie. Coś specjalnego swoją laką. Nie pamiętam tak naprawdę, wiem, że jest bardzo ważna. O, mógłbyś ją zabrać dla mnie, może wtedy będę mogła sobie przypomnieć, gdzie włożyłam twoje rzeczy. No jasne, możemy spróbować. Okej. Hej, co tam dzieciaku? To, a nie, on to nie mówi do mnie, on to mówi właśnie do tego, że... O, co to takiego? Czy to są rzeczy do czyszczenia? Szkoła wymaga tego, żebym nagradzał swoich uczniów i przez to, że nie mówi, w jaki sposób mam ich nagradzać, właśnie wziąłem cokolwiek z szafy woźnego. Wow, jesteś... Nie będę cię komentował. Tak, co za oszustwo, ja się z tobą zgadzam, to tak nie powinno być. Muszę znaleźć pudełko z zabawkami. Potrzebujesz do łazienki. Aha, czyli muszę to najpierw wypełnić. No dobra, wypełnię to, niechaj ci będzie. Ech. Tak, proszę. Pyk, już to zrobiłem? Spray bottle czy toilet paper? Chyba spray bottle wezmę. Super, ekstra. Idę teraz robić swoje rzeczy. To mniej zajęło tylko jedną akcję. Teraz muszę zejść na dół. O Jezu, muszę się... May I leave? Chyba będzie najbliżej? Tak! Dobrze, będę na... Jak tylko dzwonek zadzwoni, to ja wrócę od razu. Okej, musimy porozmawiać teraz z Cindy, bo inaczej nie odzyskamy naszej lalki, ponieważ Cindy zabrała tą lalkę. Czy mogę mieć swoją lalkę? Jeżeli wygrasz walkę o dziecko, co? Naprawdę? Zagramy w dom, jasne, świetnie. O fuck, będziemy się balić w rozwodników i walkę o dziecko. Razem mamy sukienki, ja mam ładniejszą sukienkę z Cindy. Co tutaj robisz? To nie jest weekend albo święto Bożego Narodzenia. Spray Cindy in the face, dokładnie. Pyk! Aaa! Co ty takiego robisz? To nie działa w ten sposób. Moje oczy! Sprayek. A, przestań! O co chodzi? Co to w ogóle jest? To taką strasznie piecze i moja głowa się cała kręci. Masz tą ulalkę, masz! Co ty tutaj robisz? Powinno być ciebie tutaj. Jasne, idę sobie. Eluwa, dzięki za lalkę, Cindy. Wow, ciekawe, że jestem, czy papierem toaletowym też bym sobie z nią poradził, czy akurat wybrałem dobrze na ślepo. Ale, moja droga, mam dla ciebie lalkę, proszę bardzo. Brawo, udało ci się tak za nią tysnąć, dziękuję, znaczy to dla mnie naprawdę bardzo dużo. Wiesz co? Nie powiedziałam nikomu o tym, że miałeś kontrabandę ze sobą, nie musiałem tego zrobić. Wow, czyli muszę iść do świetlicy? Myślę, że nie musisz, naprawdę uszczęśliwiłeś mnie. Ej, co to jest? Jest jakaś dziwna rzecz, która wystaje z jej tyłu, wygląda jak stary dysk komputerowy. No, nie potrzebuję go, możesz go mieć, dzięki wielkie za bycie moim przyjacielem dzisiaj. Będę musiała się schować, schowam lalkę pod tym stolikiem. Moja mama nie chce widzieć mnie, jak się nie ubawię, okej? Okay. Spoko, czy mogę zagrać tego? Tak, ale chciałem ogólnie użyć z komputera, czy nie za bardzo mogę. A mogę wziąć lalkę z powrotem? Mogę z tobą porozmawiać? Wow, to wygląda jak noga. Nie, czekaj, to jest noga. Ciekaw jestem, czy jest inna gdzieś taka. Jest! I wiemy doskonale gdzie, ale używamy nasze ostatnie jabłko, ponieważ nie mam nic do zrobienia, idziemy na lunch, a teraz chcemy porozmawiać sobie z Bugsem, który ze mną porozmawiał. O, dzięki Bugs, to było miłe, że ty to zrobiłeś za mnie. Daj mi ten dysk. Interesujące, będziemy musieli sprawdzić, co tutaj jest. Potrzebujemy mieć dostęp do komputera i zgaduję, że jeden jest w biurze dyrektorki. Jak się tam dostaniemy? A czy udało ci się porozmawiać z dyrektorką? Tak jak ci powiedziałem, tak, rzeczywiście udało mi się. Okej, to ja w takim razie sprawię, że tutaj będzie zamieszanie i takie zamieszanie, że dyrektorka będzie tutaj potrzebna wtedy, kiedy opuści jej biuro, wtedy wejdziesz na jej komputer. To jest świetny plan. A, jeszcze jedna rzecz. W chwili, kiedy już wydrukujesz ten plik, spróbuj odblokować drzwi z tyłu, okej, ponieważ mam feeling, że będzie to potrzebne. A teraz już idź tam. Mamy robotę do zrobienia. Mhm, dokładnie. Idę do siostry. O nie, biedna, że nigdy nie chcę z nią mieć lunch, a z jakimiś dzieciakami chcę, to jest bardzo niemiłe, to jest okropne. Och, tak, proszę wejść tutaj, zapraszam, Jezu, jak różowo. O, jestem tak szczęśliwa, że tutaj przyszedłeś, zawsze się martwiłam o... Nie, zawsze jestem bardzo zmartwiona, czy nasi studenci na pewno czują się dobrze. O, siostro, proszę, szybko, dzieci rozrabiają. Dobra, Margaret... O, bitwa na jedzenie! Pięknie, biegnij do niej. W pierwszej kolejności myślę, że drzwi powinienem odblokować. To powinno być pierwsze, co powinienem zrobić. Unlock. Dobrze. Teraz powinienem skorzystać z komputera. Oho. Coś się wydrukowało. O! Idealnie, zobaczcie. O, prawie zapomniałem, że cię tutaj zostawiłeś. Mój błąd.
Co chciałaś powiedzieć? O, nic, nic. Co ona chciała powiedzieć? Nie zwróciłem uwagi. O nie, będę musiał w moim własnym filmie obejrzeć, bo nie zwróciłem uwagi. O nie, martw się, dobrze. Obawiam się, że musisz iść. Możemy to powtórzyć jutro. Na pewno to powtórzymy. Proszę powróć na lunch i spróbuj się nie wywalić. Jest tam naprawdę Bruno. O, fuck, powaliło ciebie. Bax! Co ty zrobiłeś, ty piarzu? Oczywiście, że to mam. Super! Dobrze, Monty, deal to deal. Udało mi się ciebie ochronić tutaj, żebyś się nie zabrudził. Zatem teraz ty. Tak, Max, przeczytam ten głupi dokument dla ciebie, ale wygląda na całkiem duży. Dopiero będę mógł mieć to skończone w chwili, jak się zacznie WF. Okej, okej, WF? Ale ja mam świetlicę! Ja muszę wiedzieć, co tam jest powiedziane. Spokojnie, ja nie mam świetlicy. Dokładnie, ja mogę wszystko tego. Walkie talkie, co? O, z walkie talkie będzie super zabawa, dobra. Nie, 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 na szczęście ja mogę iść tutaj i mogę sobie porozmawiać z Monty. Monty, siemanko, co tam u ciebie? Co to było powiedziane? Wiesz, Penny jest androidem? Fajnie, zazdroszczę. Jakie to jest unikalne i ciekawe. Technologia jest niesamowita. Jak to się stało? Wygląda na to, że została zaatakowana przez niedźwiedzia albo coś w tym rodzaju. Naprawdę brutalne, niemiłe i musiała mieć wszystko po prostu zreplacementowane. Ale co ją kontroluje? Wygląda na to, że są trzy piloty, które mają pełni władzę. Idą one do nauczycieli oraz do dyrektorki. Są również podsłuchy w całej szkole, które odpowiadają tylko na jedną komendę głosową. Wysyłam ciebie do dyrektorki, okej. Gdzie są rzeczy, które ona chowa? Storage compartment jest gdzieś jej w brzuchu. Oh fuck, nie wiem, czy jest jakakolwiek etyczna droga, żeby to wyciągnąć. Jakiekolwiek pomysły, no... Wydaje mi się, że ja bym chciał powalić robota, spróbowałbym ją namagnetyzować. Jest ogromny magnes w klasie dla mądrych, ale nie możesz go użyć. Dlaczego? Ponieważ uczymy się obecnie na temat roślin. No chyba, że się zmieni plan lekcji i wtedy rzeczywiście będziesz mógł to zdobyć. Spróbuję to rozkminić. Hej dzieciaku, usłyszałem wszystko. Spotkajmy się na górze pod klasą tego. Przejdź przez tego, jasne. Przejdę, ponieważ wszystko sobie przygotowałem, muszę to otworzyć. Czy mogę jeszcze, Monty, z tobą o czymś porozmawiać? Bo się nie zapytałem wszystko. Nie, spoko, poradzę sobie. Elo! Elo, Monty, dzięki wielkie za pomoc. Ziomeczek jesteś, przejdę sobie tędy. Idealnie. Co tutaj w ogóle jest? Mogę się rozejrzeć? Mogę. Jest bardzo dużo tego. Weź książkę. Czerwoną książkę wezmę. O! Dostałem Super Monster Moon kartę. Super, świetnie. Drukarka nie mogę użyć. Tutaj nie mogę. Tutaj nie mogę. To się w ogóle wydało mi się, że się ruszyło. Fiatek. Tak, tak, na pewno miał coś wspólnego. Po prostu pudełko. Outfit dostałem. Super. I coś jeszcze? Kalendarz. I kolejny outfit. Jeju, ile sekretów udało się odblokować. Coś jeszcze pod dywanem tam mogło być. Nie, mój drogi. To nie jest świetlica. Och, mój błąd. Czy mogłabyś mi pokazać, gdzie jest świetlica? Oczywiście. Tędy. Dobra. No, to nie poszło, okej. Ona właśnie tutaj pilnuje świetlicy, zatem niestety nie schudź na dół. Niestety planu nie udało się... Nie, plan się nie zmienił, cały czas iść do klasy przyrodniczej. Będziesz musiał zmienić plan lekcji. Jeżeli to zrobisz, wtedy wyjdź na dwór i poczekaj, aż dzwonek zadzwoni. Zatem będziesz mógł zapłacić kasę za laboratorium. Jasne, spoko. Zrobimy to. Ja chyba i tak będę mógł się tam dostać, bo mam A+, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Aha, jest locked. Okej, gdzie ja znajdę klucze do tej klasy? Nie, nie będę kupował nożyczek. Czuję się, jakbym grał w Duma, jak tak przechodzę i szukam. O, o! Coś jest! O, rzeczywiście, one będą połączone. Eluwa. XD, beka z typów, co nie? Easy peasy, to nie było takie trudne. Teraz podchodzę do komputera. Albo tutaj, może tutaj się to zmienia? Tak! Tutaj, tutaj, tutaj. Na magnety. Dokładnie tak, wszystko zmieniliśmy na magnesy. Mamy to! I eluwa, dzwonek zadzwonił, idealnie! Jeszcze tylko jedna klasa i do domu. Idźmy do klasy przyrodniczej. I lekcja o magnesach. Dzień dobry!
Witamy na klasie przyrodniczej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o magnesach. To jest dziwne. Wydawało mi się, że będziemy rozmawiać o roślinach. Nieważne. Magnesy mają wiele zastosowań w nauce. Od usuwania pocisków z... Wow. Od usuwania pocisków z przeróżnego... Boże, mebli. Do ściągania samolotów z nieba. No, dokładnie tak. Zobaczcie na moc magnesów. To dziwne. Magnes nie działa. Wygląda na to, że ktoś sabotował mój magnes. Oh, jedna zębatka. Brakuje jednej zębatki. Nie pozwolę, żeby brakowało jednej zębatki. Pora na szukanie zębatki. Kto znajdzie zębatkę, dostanie nagrodę albo coś w tym rodzaju. Zacznijcie szukać. Wow, czemu podniosłeś? Hej, czy mogę sobie porozmawiać przez sekundę? O co chodzi? Wydaje mi się, że ja jestem tą, która zabrała zębatkę. Myślisz? Tak, trochę tego nie pamiętam. Znowu zemdlałem czy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że włożyłem ją do niebieskiej szafki, ale... Ojeju, nie znam kombinacji. Coś dziwnego jest, odkąd cię poznałem. Mam nadzieję, że to znajdziesz, okej. Mhm, dokładnie tak. Dobra, spotkajmy się na górze w takim razie. Dobrze, nie mogę. Czy mogę jakoś wyjść? Tak, idę szukać zębatki, spokojnie, dobry pomysł. Ojeju, dostałem przejściówkę, super, nie mogę zejść na dół, spoko. Nie zejdę na dół, tutaj się spotkamy. Super. Ja idealnie mam, ona ma bathroom pass, ja mam, tak, dokładnie, wszystko się zgadza. Pięknie. Ach, czemu to musi być ta ona? To ona należy do Penny. Wszyscy będziemy martwi, jeżeli ktokolwiek nas przyłapie, że to robimy. Nie martw się o to. Po prostu proszę, złam ten głupi zamek. Nie ma mowy, mordo. Będziemy martwi, jeżeli ktokolwiek nas na tym przyłapie. Co takiego chcesz? Wow. Dobrze. Ona podobno ma specjalny moduł laserowy, który smaży dzieciaki żywcem. To brzmi przerażająco, ale podobno to tego. Okej. Jeżeli ona teraz zemdleje, będziemy mieli naprawdę duży problem. Co wiesz o jej zemdleniu? No, wszyscy o tym wiemy. Ona po prostu decydujemy, żeby o tym nie rozmawiać, ponieważ wszyscy chcemy żyć. Po prostu wejdź tam i opowstrzymaj. W jaki sposób mogę odwrócić jej uwagę? Ona ma lalkę, która ją uspokaja. Jeżeli ją masz, to ci pomoże. Ile to zajmie? Powinno zająć tylko chwilę, jeżeli nie wyjdzie za sekundę i nie zniszczy naszego życia. Okej, wracam. Już idę tutaj. Penny, uspokój się, wszystko będzie okej, mam twoją lalkę. Dokładnie. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Myślę, że ktoś chce zabrać coś z mojej szafki. Spokojnie, szukamy tego, zębatki. Co, co? Nie możesz wchodzić do mojej szafki. Muszę się bronić, muszę się bronić. To znaczy, muszę bronić moje rzeczy. A może boję się swoją zabawką? Moją zabawką? Tak, moja zabawka jest od razu lepiej. Ojeju, rzeczy były, proszę. Kiedyś jak miałem zabawkę, tak, idę się boić moją zabawką. Uff, udało się. Jak dobrze. Dobrze, czy udało wam się? Czy macie tę zabawkę wreszcie? Tak, mamy, proszę bardzo. O, jesteś szczęśliwy? O Boże. Tak, tak, wszystko ci przyniesiemy. Wracamy z zębatką i zobaczmy, co się stanie. Proszę pana, mam zębatkę. Ma zębatkę, super, świetnie, dzieciaki. Zbierzcie się tutaj wszyscy i zobaczcie. O, doktor Tanner, nie czuję się zbyt dobrze, ja... O nie, jestem zwolniony. Naprawdę, geniuszu? Zamknij się, Ozzy, nikt ciebie nie lubi. No, dzieciaki, wygląda na to, że to jest koniec mojego w ogóle występku tutaj jakiegokolwiek. Zostańcie w szkole, nie róbcie żadnych narkotyków, dopóki ja... Nie bierzcie żadnych narkotyków, dopóki ja sam wam ich nie dam. Wow, to jest okropne podejście. Żegnam. Co? Okej, to było epickie. No, to zadziałało bardzo, bardzo dziwnie. Ja chcę stąd uciekać po prostu. To był dziwny dzień w przedszkolu. Penny androidem? Co? What? Ale Bax, my chyba zostaliśmy przyjaciółmi, czyż nie? Chociaż o tyle dobrze. Prawda, Bax? Też również. Zabraliśmy nóż z mojego androida, co nie? Proszę, oto twoja laserowa rzecz, którą chciała Carla. Powinnaś to oddać jej, ponieważ trochę mnie przeraża. Tak, tak, oczywiście oddam jej to. O, i mam kartę z dużym okiem. Dzięki wielkie, mordo. Słuchajcie, wygląda, że to byłoby na tyle. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie lajka. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z wami. Cześć.